inicjatywa ma dwa takie fajne aspekty, a mianowicie to, że pierwszą rzeczą jest oczywiście to, że każdy może przyjść, wziąć sobie książeczkę, wrzucić do puszeczki, ile uważa, więc jest korzyść, że dostaje książkę. A druga sprawa, cały dochód jest przeznaczany na niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia Cała Naprzód, więc jest aspekt pozytywny, że każdy może, biorąc książeczkę, pomóc też komuś, kto tej pomocy będzie potrzebował. Podczas drugiej edycji zgromadziliśmy dużo więcej dzieł kultury, książek, rękodzieła, płyt winylowych. Dużo więcej podmiotów też włączyło się w całą akcję, sporo stowarzyszeń nam pomogło. W ogóle tegoroczny skup kultury organizujemy jako dwie organizacje, jako Stowarzyszenie Cała Naprzód, jako Stowarzyszenie Przed Siebie, plus dużo innych organizacji zaangażowało się w rzeczy, które się dzieją dookoła skupów. W tym roku udało nam się, dzięki temu, że jest nas więcej, zrobić więcej rzeczy, czyli oprócz samego skupu książek, też są warsztaty, strefa dla dzieci i dużo innych atrakcji. No tutaj wspomagamy inne stowarzyszenia, bo wiemy, że często jest tak, że trudno samemu coś zdziałać. A wspieramy akcję Skup Kultury, czyli żeby ludzie więcej czytali, więcej się interesowali kulturą. Ja ze swej strony, co mogę pomóc, to po prostu zajmuję się na co dzień lepieniem z gliny, ceramiką, mówiąc krótko, więc w tym temacie wspieram tą imprezę. Jesteśmy ze Stowarzyszenia Melina. Robimy tutaj dzisiaj zakładki do książki metodą dekupażu. Starsi i młodsi przychodzą, żeby sobie zrobić swoją indywidualną, niepowtarzalną zakładkę, którą potem mogą wykorzystać do książek, które kupują na książkowych stoiskach skupu. Pokoju i skupienia rozmienia ten świat, który ciągle się zmienia. Przemyślenia mam, chętnie ci je dam. Oj, 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 nie zawiedzam sam, jak widzisz ten temat. Chętnie pogadam mój teat, obalony ciszy schemat i milczenia pak. Zostałyśmy zaproszone przez Skup Kultury, żeby wykorzystać 400 kaset VHS na zrobienie czegoś. A więc zrobiłyśmy dywan miejski, trochę trawę, na której możemy się położyć w niedzielę i pobawić z ludźmi, zjeść polskie jabłka i dobrze się bawić. Ile chcesz wiedzieć, już o co chcesz powiedzieć, bo się nie czaj, bo...